poświęconej świętemu Mateuszowi w Mielcu. Stajemy zjednoczeni więzami pamięci i miłości do naszej ojczyzny. Pisał kiedyś Zbigniew Herbert w wierszu Guziki. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad i cisza jest na wysokościach i dymi mgłą katyński las. To właśnie te słowa, ten montaż słowno-muzyczny przed mszą świętą przypominają nam tragedię z 1940 roku i ze Smoleńska z 2010 roku. I spotykamy się tu dziś, aby polecać Bogu przede wszystkim te sprawy Kościoła Świętego, naszej umiłowanej Ojczyzny. A naszymi modlitwami otaczamy dzisiaj polskich patriotów, którzy przed 70 laty zostali brutalnie zamordowani przez NKWD. Ciszy, tajemnicy przed światem na nieludzkiej ziemi dokonano mordu na tysiącach Polaków przetrzymywanych wcześniej w sowieckich obozach. Wrogowie naszej ojczyzny wiedzieli doskonale, że aby pokonać Polskę, trzeba uciszyć bicie serca tych, którzy za wolność ojczyzny gotowi byli złożyć największą ofiarę. Trzeba było wyniszczyć inteligencję o patriotycznym etosie, która nie pozwoliłaby na budowanie nad Wisłą zbrodniczego reżimu komunistycznego. Wśród ofiar byli kapłani, lekarze, prawnicy, nauczyciele, oficerowie, policjanci, urzędnicy. Pochodzili z całej Polski. Zbrodnia katyńska legła u fundamentów władzy ludowej. Przez lata pamięć o tych wydarzeniach była niszczona. Nie można było o niej mówić i pisać, nie można było stawiać pytań i prowadzić rzetelnych badań historycznych. Na szczęście ta pamięć trwała w tysiącach polskich rodzin. Tych rodzin, które straciły swoich najbliższych, ale również wielu rodzin, które po prostu kochały Polskę i jej historię. Wraz z nadejściem wyzwolenia spod radzieckiej dominacji rozpoczął się trudny proces przełamywania kłamstwa katyńskiego i powolnego odkrywania prawdy. I oto po 70 latach katyński las znów stał się świadkiem nieopisanego dramatu. O poranku 10 kwietnia 2010 roku wśród smoleńskich mgieł rozbił się samolot, a na jego pokładzie znajdowała się delegacja mająca oddać hołd poległym oficerom Wojska Polskiego. Wiemy dokładnie. Zginęli prezydent, jego małżonka, prezydent Ryszard Kaczorowski na uchodźstwie, biskupi, kapłani, parlamentarzyści, a wśród nich nasz rodak, poseł Leszek Leptuła. Zginęli przedstawiciele najwyższych instytucji państwowych oraz reprezentanci rodzin katyńskich. Katyńska ziemia, która przed 73 laty pogrzebała tysiące przedstawicieli polskiej elity, po raz kolejny została nasączona krwią danych córek i synów Matki Polki. Trudno jest porównywać tak różne tragedie, ale łączy
Je jednak jakaś niewypowiedziana, trudna do uchwycenia metafizyczna więź. Katastrofa prezydenckiego samolotu sprawiła, że cały świat usłyszał o zbrodni katyńskiej. Od Brazylii po daleką Australię, przez kilka dni mówiąc i myśląc o śmierci tych, którzy polegli w tym samolocie, ludzie musieli mówić i myśleć o tysiącach pomordowanych, których polska delegacja miała oddać hołd. Dlatego też w pewnym stopniu te dwa wydarzenia zostały splecione nierozerwalną więzią. Moi drodzy, gdy dziś gromadzimy się na modlitwie za świętej pamięci poległych pod Smoleńskiem w związku z trzecią rocznicą ich tragicznej śmierci, to w tę najświętszą ofiarę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa włączamy także ofiarę, jaką złożyli nasi bohaterowie pod Smoleńskiem, płacąc własnym życiem za umiłowanie najwyższych wartości Boga i Ojczyzny. Włączając ich życie, śmierć w tajemnicę Paschy, Paschy Chrystusa, chylimy nisko czoła przed ofiarą, jaką złożyli, gdy w naszym imieniu udawali się oddać hołd ofiarom sowieckiego ludobójstwa w Katyniu. Nie myślimy jednak o nich jedynie w kategoriach przeszłości, jakby zostali raz na zawsze wymazani z naszej historii. Oni przecież żyją. Żyją u Boga. A Bóg miłosierny przyjmuje każde swe dziecko w każdej sytuacji, tym bardziej w sytuacji niespodziewanej, jaka była tragedia smoleńska. Wierzymy i ufamy, że w swym miłosierdziu przyjął każdą z ofiar. Warto zwrócić uwagę na znak, który w tym tragicznym dniu tragedii dał nam Bóg. Przypomnijmy sobie, zauważmy, że tamtą straszną sobotę, pamiętacie, 10 kwietnia 2010 roku zbiegły się dwie smutne dla Polski rocznice. To właśnie wtedy, 70. rocznica mordu katyńskiego i 5-lecie odejścia do domu ojca naszego ukochanego ojca świętego Jana Pawła II. Spójrzmy. Katastrofa nastąpiła dokładnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w pierwszą sobotę po Wielkanocy. I wpisuje się więc jakby w rocznicę dwóch poprzednich ofiar. Jest niejako ich dopełnienie. Jakby Bóg dał nam znak. Polacy, nie smućcie się. Ta ofiara ma sens. Ale nam nasuwały się i nasuwają się pytania. Jaki sens może mieć taka trudna, bolesna ofiara? Tego jako ludzie wierzący możemy jedynie się domyślać. Bo Chrystus uczy nas, że zło najskuteczniej przezwyciężać można właśnie cierpieniem i ofiarą. I miłością. A nad Polską wówczas, dzisiaj też, rozpanoszyło się wielkie zło. Stąd też potrzebna była wielka ofiara. Ciężko jest żyć w tym zaduchu kłamstwa, hałaśliwej złośliwości, gdzie można bezkarnie lżyć kogo nawet naród cały, jego najwyższych przedstawicieli.
jak w jakiejś koszmarnej krainie obrzydliwości, gdzie rządzą złe, nienawistne czarownice, kłamstwo, obłuda, cynizm, zakłamanie. Dlaczego naród nasz musi znosić to upokarzające znęcanie się nad jego chrześcijańską tradycją? Dlaczego rzekomo w imię demokracji demoralizuje się młodzież i dzieci? Dlaczego zmusza się nas, byśmy patrzyli na te parady, żądania? Czy tych ludzi, którzy ktoś skrzywdził, dyskryminował? Dlaczego więc kłamie się obłudnie, że chodzi tu o jakąś równość, równouprawnienie, umiłowanie? Wspominając tę rocznicę, my chrześcijanie wierzymy w sens. W dobry, głęboki sens wszystkiego. Przede wszystkim wierzymy w sens krzyża. Wierzymy też w sens śmierci. Wierzymy, że bez woli Boga, raczej wbrew woli dobrego Boga, nic stać się nie może. Wierzymy w sens ofiary, a więc dla nas chrześcijan Katyń to nie ziemia przeklęta, ale to ziemia ofiarna. Chrystus Pan przez swój krzyż i mękę swoją nauczył nas, że zło najskuteczniej można przezwyciężyć miłością, cierpieniem, ofiarą. Dlatego mamy obowiązek wierzyć, że ofiara tych naszych bliskich, kochanych, którzy życie swoje oddali za Polskę pod Smoleńskiem, nie pójdzie na marne. Narzuca się tu następne istotne pytanie. Czy ktoś za to odpowie? Odkrywa się coraz to nowe fakty. Ufamy, że ofiara naszych rodaków, kolegów pod Smoleńskiem przyczyni się do przywrócenia normalności w naszej ojczyźnie. Dlatego ciągle pozostajemy z nimi w duchowej i modlitewnej więzi. Ale moi drodzy, módlmy się, gorąco się módlmy o przemianę. Ofiara życia polskich żołnierzy w Katyniu, ale również trud ich życia poświęcony Polsce, to fundamenty pod budowlę, którą my dzisiaj wznosimy. Nie wolno nam o tym zapominać. Nie wolno nam umniejszyć tej więzi, która łączy współczesnych Polaków z bohaterami naszej przeszłości. Zbyt często bowiem współczesny człowiek żyje złudzeniem swojej nieomylności. Zbyt często wzywa się do zapominania o przeszłości, do odrzucenia dawnych tradycji, budowania wszystkiego tak, jakby przed nami nikogo nie było. W polskich mediach, zwłaszcza tych liberalno-lewicowych, tak często wyśmiewana jest pamięć o polskiej historii. Tak agresywnie zwalcza się przejawy tradycyjnego polskiego patriotyzmu. Komu na tym zależy? Na zerwaniu tej ciągłości między dzisiejszymi Polakami a ich wielkimi poprzednikami. Nie dajmy sobie wmówić, moi drodzy, że polskość to powód do wstydu. Że mamy się wyrzec i zaprzeć naszych wartości. Że we współczesnym świecie powinniśmy być tylko kosmopolitami i Europejczykami. Nie dajmy się podzielić tym, którzy mając na ustach wielkie hasła o modernizacji, nowoczesności, zasiewają po prostu nienawiść. Nie dajmy deptać naszych tradycji, naszej tożsamości, na którą składa się ziemia naszych ojców i wielka, tysiącletnia kultura. Tożsamości przekazywanej pięknie ojczystej mowy, wspaniałych obyczajach polskich regionów,
tożsamości, którą stanowi codzienna modlitwa przed obliczem Matki Bożej i pokorna troska o groby naszych bohaterów. Tożsamości pielęgnowanych w naszych rodzinach, w domach, opiewanych w wielkich dziełach polskiej literatury i muzyki. Nie pozwólmy zniszczyć tego dziedzictwa. Nie odrzucajmy i nie wypierajmy się chrześcijańskich korzeni tylko dlatego, że niektórzy chcieliby widzieć Polskę ateistyczną, zdechrystianizowaną. Dlatego warto, byśmy pamiętali słowa przypisywane średniowiecznemu filozofowi Bernardowi z Clairvaux. Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów. W ten sposób widzimy więcej i dalej niż oni, ale nie dlatego, ażeby wzrok nasz był bystrzejszy lub wzrost słuszniejszy, ale dlatego, iż to oni dźwigają nas w górę i podnoszą o całą gigantyczną wysokość. Tak mówił Bernard. Te słowa musimy odnieść do historii naszego narodu. Rzeczywiście, stoimy na barkach tych, którzy ofiarowali Polsce to, co mieli najcenniejszego. Swoje życie. Dzisiaj nie możemy zatrzymać się tylko na wspomnieniu. Powinniśmy skierować nasz wzrok także ku przyszłości. Powinniśmy stawiać odważne pytania o to, co możemy uczynić dla Polski, aby godnie przyjąć i pielęgnować dar wolności. Drodzy moi, jeżeli więc chcemy być dobrymi patriotami dzisiaj, w XXI wieku, powinniśmy pamiętać, że nasze codzienne czyny decydują o rozwoju i sile całej ojczyzny. Powinniśmy mieć świadomość, że podejście do codziennych obowiązków, które wynikają z naszego zawodu, pozycji społecznej, wieku, statusu rodzinnego, determinuje nie tylko nasze życie indywidualne, ale wpływa również na losy całej naszej ojczyzny. Jak bowiem miliony maleńkich kropel tworzą wielki ocean, tak miliony ludzkich istnień splatają się w życie ojczyzny. Bądźmy więc świadkami, że budowanie Polski silnej, niepodległej, Polski sprawiedliwej i solidarnej trwa nieustannie w naszych domach rodzinnych, w naszych szkołach, w miejscach pracy. Ma miejsce wszędzie tam, gdzie żyjemy. Patriotyzm to nie abstrakcja, nie jest jedynie nostalgicznym uczuciem do mitycznego jakiegoś raju. Patriotyzm to nasze konkretne zachowania, decyzje i postawy. Pamiętajmy zatem, że aby wspaniale zrealizować powołanie patriotyczne, nie trzeba czekać na niezwykłe sytuacje, chwile nadzwyczajne, niepowtarzalne wydarzenia czy tragedie. Starajmy się być patriotami codzienności, patriotami każdej chwili. Aby być patriotą w XXI wieku, trzeba zrozumieć, że od naszych konkretnych postaw, od naszych decyzji zależy kształt ojczyzny. Współczesny patriotyzm jest więc nieustanną troską o solidne i rzetelne wywiązywanie się ze wszystkich swoich obowiązków, stanu, zawodu, wieku. Patrioci, którzy są wierni swemu powołaniu, to dobrzy i kochający rodzice, uczciwi i rzetelni pracownicy,
życzliwi sąsiedzi, wiarygodni politycy, siostry i bracia. Wiemy, że we współczesnej Polsce tak wiele jest spraw, które powinniśmy odmienić. Nasz codzienny patriotyzm powinien objawiać się przede wszystkim w trosce o budowanie społeczeństwa zjednoczonego i solidarnego. Za to przecież oddali życie nasi patrioci w Katyniu i w Smoleńsku. Nie lękajcie się. Kto ma serce dla Polski, kto ufa w moc wstawiennictwa Maryi, weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą ojczyznę, niech będzie wołaniem przez Maryję o tchnienie Ducha Świętego i odnowę oblicza tej ziemi. Za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie, konsekwentne działanie. Bo łatwiej będzie każdemu wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Łatwiej będzie wytrwać w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego, zakonnego. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu przedsiębiorstwa, w pracy na własnym gospodarstwie. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu polityki, by nie państwo polskie służyło partiom, ale by wszystkie partie zabiegały o dobro wspólne w ojczyźnie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości ojczyzny i w pracy dla narodu i państwa. Prymas, pamiętamy te słowa wielkiego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, które chciałem na końcu już przytoczyć, aby nam zapadły głęboko w serce i umysł. Po Bogu Polska jest moją największą miłością. I niech te słowa będą mottem życia każdego z nas. Amen.